Marek Perepeczko przewidział własną śmierć. Tragiczne losy Janosika. Gdy myślimy Marek Perepeczko plus 63 litry, nie widzimy aktora, który walczy z nadwagą. Przed oczami staje nam przystojny, męski i niezwykle charakterny Janosik. Tytułowa rola w kultowym serialu przyniosła artyście sławę, ale była dla niego też przekleństwem. Na wiele lat zniknął z ekranu. Pod koniec ubiegłego stulecia znowu upomniał się o niego świat filmowy. Perepeczko wrócił na plan. Dostał rolę w serialu 13 posterunek. 24 grudnia minie 25 rocznica od premiery kultowego sitcomu. Aktor miał apetyt na więcej, ale przyszła po niego śmierć. Gdy w 1973 roku na szklanych ekranach telewizorów pokazywano kolejne odcinki Janosika, ulice wymierały. Panie rzucały robotę, zasiadały w fotelach i rozmarzone wpatrywały się w niezwykle przystojnego aktora, który wcielał się w tytułowego rozbójnika. Klątwa Janosika. Marek Perepeczko nigdy nie marzył o karierze aktorskiej. Miał wiele osiągnięć w sporcie. Trenował wioślarstwo, potem koszykówką i kulturystykę. Za namową nauczycielek zdawał jednak do warszawskiej PWST. Po skończeniu uczelni miewał chwilę zwątpienia, czy dobrze wybrał zawód. Bo ról dla przystojnego, muskularnego aktora o 1,9 metra wzrostu brakowało. Nadzieja pojawiła się za sprawą reżysera Jerzego Hoffmana, który obsadził Marka w Panu Wołodyjowskim. Ale na prawdziwą sławę aktor musiał czekać 4 lata. Reżyser Jerzy Passendorfer znalazł dla 30-letniego Marka idealną rolę, która uczyniła go idolem kilku pokoleń. Rolę wyjętego spod prawa tatrzańskiego herszta bandy. I choć wydawać by się mogło, że kolejne propozycje będą się sypały jak z rękawa, kariera Perepeczki wyhamowała. Rozżalony wyjechał w latach 80. ubiegłego stulecia do Australii. Tam robiła karierę jego piękna żona Agnieszka Fitkał Perepeczko, która była modelką mody polskiej i otworzyła studio fotograficzne. Ale choć aktor miał przy sobie ukochaną, szczęśliwy nie był. Praca i życie na obczyźnie nie dawały mu satysfakcji. Prowadzenie amatorskiego teatru dla Polonii nie było szczytem moich marzeń, mówił w jednym z wywiadów. Wybrał samotność, wracał do pustego mieszkania w Częstochowie, gdzie był skazany wyłącznie na siebie. Do Polski wrócił w 1989 roku. Sam, ról dla zapomnianego aktora nadal nie było. Rozłąka z żoną też nie pomagała. Perepeczko pocieszenie znalazł w jedzeniu. Utył 40 kg. Przestał przypominać przystojniaka sprzed lat. Choć zaczął znowu stawać przed kamerą, jego role przechodziły bez echa. I przyszedł 1997 roku. Pojawiła się propozycja w filmie Sara i serialu 13 posterunek. Znowu mówiono o Perepeczce. Został wtedy nawet dyrektorem teatru w Częstochowie. Unikał jednak towarzystwa. W domu zamykał się z książką i lodówką pełną jedzenia. Kiedy opadła kurtyna i wybrzmiewały brawa, wsiadał do swojego małego samochodu i wracał do pustego mieszkania w Częstochowie. Gdzie był skazany wyłącznie na siebie. Ta samotność była jego wyborem, wspominał Perepeczkę reżyser Marek Rębacz w jednym z wywiadów.